Hello wszystkim, witam Was w nowym vlogasku i słuchajcie, ostatnio jakoś, nie wiem, na vlogi mnie bierze i chce mi się vlogi nagrywać, nie mam pomysłów na inne filmy, także wróćcie, musicie się przyzwyczaić teraz do vlogów. I jak widzicie, jest akcja sprzątanie chałupy, mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia, muszę do pracy, z pracy dodać takie rzeczy na internety i jeszcze muszę odebrać samochód. Ale tu się potem dowiecie, o co wszystko chodzi, także teraz zabieram się, słuchajcie, za sprzątanką, a potem się będę ogarniać. Mamy już bardzo, bardzo późno, o wiele później mam brudne okulary, co mnie bardzo wkurza, ale zagrzęzłam w komputerze, jeżeli można to tak w ogóle nazwać. I moje sprzątanie zakończyło się w połowie po prostu sprzątania i dalej jest w pokoju. Potem się za to zabiorę, po prostu robię na kompie rzeczy do pracy, to co Wam mówiłam. I jeszcze jeden taki pościg odnośnie festiwalu Świdra, w sensie taki filmik króciutki robię dla pani profesor, żeby dodać to teraz na festiwal Świdra, na stronę naszą. Także tym się zajęłam i jeszcze w międzyczasie odebrałam samochód, wydałam 1 500 to będzie więcej za ten samochód i już Wam mówię, co się w ogóle stało z tym samochodem, w ogóle zacznę, bo nic nie wiecie. Mówiłam Wam ostatnio, że wymieniłam alternator, no i to spoko, kosztowało mi to 400. No i oni tam chyba części w tym alternatorze wymienili, niekoniecznie cały alternator. No i jak podłączam po prostu lampkę, w ogóle jestem taką, to wróćmy. Ta historia, słuchajcie, będzie taka, po prostu taka blondyna ze mnie, że takie jeszcze nie widzieliście, nie? Po prostu masakra. Kupiłam sobie lampkę do rejestracji, bo jej nie miałam. Więc zamówiłam, podłączam sobie tą lampkę i naprawdę jestem taką blondyną, że sprawdzając lampkę, myślałam, że tylko trzeba przekręcić stacyjkę, żeby się zapalił kontrolki. No i mówię, no nie działa, zepsuta lampka nowa. No i oczywiście to trzeba przekręcić światła, żeby działała tylnia właśnie lampka też. Brawo ja. Hashtag największa blondyna roku 2019. I po prostu oni mi to założyli, pozostawiłam tą lampkę, pozakładali jeszcze hamulce, trzeba było wymienić przepustnicę, przeczyścić jakieś tam pierdy, jeszcze będę musiała wymienić, słuchajcie, rozrządzenie długo, więc trochę roboty z tym samochodem i trochę się tak fakowałam. Chciałam szybko kupić samochód, żeby jeździć, dać mniej i widzicie to, i tak dałam więcej pieniędzy niż po prostu bym chciała za ten samochód, ale ważne, że mam ten samochód, cieszę się i teraz będę jeździć sobie. Jest wygodny naprawdę ten samochód, także super. I tak, odebrałam ten samochód, potem pojadę po siostrę, posprzątam jeszcze tu i widzicie, taki mój dzisiaj dzień. Będę robić dalej te rzeczy na kompie, muszę jeszcze poobrabiać zdjęcia do właśnie do naszej szkoły wokalnej i zabieram się właśnie dalej do roboty. Chyba tyle Wam na razie chciałam powiedzieć i się odezwę do Was później. Oh.
Proszę Państwa, update. Wyglądam dalej jak pieczony ziemniak. I wiem, ten vlog to będzie po prostu... Nie wiem, jak nazwę ten vlog. Musicie mi to wybaczyć, dawno nie vlogowałam, tylko ostatnio i muszę w końcu wejść ponownie w ten YouTube'owe nagrywanie. I słuchajcie, mój dzień dzisiaj jest taki zakręcony, mam 100 milionów myśli na sekundę, nie umiem się skupić, jestem rozproszona po prostu, ja nie wiem, co ja robię dzisiaj. I jest już godzina 20:46, ja będę kończyć sprzątać. Muszę jeszcze jutro dużo rzeczy zrobić, jadę do Bełchnicy, nie wiem, czy wam to mówię. Mówiłam wam? Ale jeżeli nie mówiłam, to jedę do Bolsznicy na próbę chóru, bo mamy w poniedziałek koncert, słuchajcie, w nos przez Dębskim, także jadę na próbę i się będzie działo. I chciałam po prostu wam dzisiaj dodać tego vloga, znaczy nie dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek, tylko jutro, czyli w sobotę chciałam wam dodać vloga, więc się zabieram za sprzątanie. O Boże, normalnie się zapowietrzyłam, także sprzątam teraz i odezwę się do was później. Przychodzę do was z kuchni, żeby się pożegnać, ponieważ wszem i wobec idę już spać. Pójdę pewnie jeszcze coś na Netflixie, poglądam pewnie jakieś YouTube, ale zabieram się do spania i jutro wam wybieram ten vlogasik. W ogóle przepraszam was za tą szalejącą kamerę. Siedzę w kuchni, bo moja siostra gra z chłopakiem i jest bardzo głośno, a mamy razem pokój, więc tyle. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że ten vlog miał w ogóle ręce i nogi jakieś. Jeżeli wam się jak zwykle podobał, to zapraszam do kółkacznego kciuka, subskrypcji, jeżeli jesteś nowy, ten filmik ci się podobał i widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że teraz częściej. Nagrałam niedzielny cover dzisiaj, jak mogliście zobaczyć. Też tam takie przejazdy, jak nagrywałam. Także mam nadzieję, że w końcu powrócę do takiego regularnego dodawania filmów. I tyle. Życzę wam dobrej nocy albo dzień dobry, zależy kiedy oglądacie ten filmik i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa!